zapraszamy do odwiedzenia skansenu Zagrody we wsi Markowa. Na terenie skansenu można cofnąć się w czasie i zobaczyć część historii naszych przodków. Zobaczycie tu chłopskie chałupy kryte strzechą wraz z wyposażeniem, wiatrak, studnię z żurawiem, sprzęty codziennego użytku i narzędzia oraz urządzenia rolnicze. Poczujecie zapach słomianej strzechy. Zobaczycie, jak wyglądało ludzkie życie na przełomie XIX i XX wieku na wsi. Zapoznacie się ze sprzętami, które dawno wyszły z użycia i obecnie są tylko ciekawostką historyczną. Życie ludzi w tamtych czasach na pewno nie było proste, ale warto to zobaczyć, żeby przekonać się, jaki postęp dokonał się w tak krótkim czasie i jakimi jesteśmy szczęściarzami. Zobaczycie też dom, w którym Polacy ukrywali Żydów w czasie okupacji. Na strychu zastawione słomą były ukryte pomieszczenia, w których chronili się i mieszkali prześladowani przez hitlerowców Żydzi. Polacy udzielali im schronienia i dostarczali żywność i wodę. Wielu Polaków narażało swoje życie, aby uratować swoich żydowskich sąsiadów. Jedną z takich rodzin była rodzina Ulmów. Wszyscy zostali bestialsko zamordowani za pomoc żydowskim uciekinierom. Po prostu ukrywali Żydów. Zapraszamy do obejrzenia historii tej rodziny na naszym kanale Mikronek w odcinku Rodzina Ulmów. Jest to wstrząsająca historia Wiktorii, Józefa i ich siedmiorga dzieci. Zapraszamy. Nasza grupa idzie, a ja już sobie pozwiedzałam. Na terenie skansenu w Markowej są przedmioty codziennego użytku, transportu, wiatraki, są maszyny rolnicze i sprzęty używane do pracy w gospodarstwie rolnym. Jest wyposażenie sieni, kuchni, izby. Są też wyroby z gliny, żelaza, przedmioty wyplatane ze słomy. Jest warsztat szewski, kowalski, bednarski oraz tkacki. Są instrumenty muzyczne, różne przedmioty codziennego użytku. Liczydła, wagi, maszyny do szycia,
tarki i wiele innych drobiazgów. Na pewno warto odwiedzić ten skansen. Pobyt w skansenie to prawdziwa lekcja historii. Nie pomińcie tego miejsca podczas waszej wyprawy do Markowej.